believers. Open up your head, feel the show shot. This is dangerous. I walk through my ears and watch your head rock. Off the roof!
Time aí, gol, time! Vamos te enterrar aí, nada, os níveis! Time aí, gol! Solta, Chegó! 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 Będzie zniszczony cały reżim wodny, geologiczny tej góry. Tutaj są przedstawiciele z kilkudziesięciu organizacji z Polski, z Europy, a nawet z odległej Australii. Po to, ażeby przestrzec nas przed czymś, co u nich na Zachodzie już jest obecne od kilkudziesięciu lat. Przeciwko autostradzie, która wszędzie tam, gdzie się pojawia, powoduje bardzo dużo negatywnych skutków. A szczególnie tutaj, na Górze Świętej Anny, będzie zniszczony obszar, który jest wyjątkowy, co najmniej na skalę województwa opolskiego. Dlatego raz jeszcze apelujemy do pana premiera i do wszystkich rządzących w Polsce. Amazing actions in the United Kingdom. Przez ostatnie 3 lata protestowaliśmy przeciwko budowie autostrad w Australii, w Sydney. Również byliśmy zainspirowani wspaniałymi działaniami ekologów w Wielkiej Brytanii.
Szaremu obywatelowi tego kraju, że są w tym kraju ludzie przeciwni budowie autostrad. Hej, ho, autostrada są! 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 Albo prusyki tak zwane. Liny gdzieś grubości szóstki. To się używa do wchodzenia po linie na drzewo. Co robicie, ryba? Teraz naciągnęliśmy ścieżkę i ją przywiązujemy. Dobra, i robię puszczek. Ona teraz wchodzi do środka. Dobra.
sierota, żeby nauczyć się po prostu technicznych aspektów obrony ziemi, obrony dzikiej przyrody. Gdyż sytuacja jest taka, że w momencie wycinki nasze dotychczasowe działania nie przynoszą żadnego rezultatu. Dlatego będziemy musieli podjąć akcje radykalne bardziej, w tym właśnie wejście na drzewa, by ich nie wycięto, i tutaj musimy się nauczyć, jak to robić. Oczywiście napój prawdziwych antyautostradowców. Proszę, zdrowie. Zdrowie Patalasa. I wyciągnięta ręka. I teraz zakręcony kamerzysta przyjmuje. Zakręcono. Przyjmuje napój. I kolejka dalej krok. Myślę, że jak wypijemy całą butelkę, to będziemy to spróbować. Wielkopolanki! We'll be right back.
Pasek. Czyj to jest? Czyj pasek. Co? Jaki jeden? No co no za ostatni dzień. No nie, dawaj. Słyszałem, przyszedłem piśki, że to, to było to. Dla nas jest kolejny. Problemy rozwiązania na to? Budowa dostępna. A będziecie próbowali tam wchodzić? Nie. A jak długo będziecie przestali? Nie wiem, czy tak czekamy się będzie właśnie. A jeśli oni będą dzisiaj blokowali cały dzień, nie będziecie posłali? No nie mogę właściwie go przyjechać, no bo wszystko już się wykopali. Jak zachowują się robotnicy w tej sytuacji? No jest tam ich kilku, przyszli przed chwilą z drugiej strony i o dziwo zachowują się niezwykle przyjaźnie, ponieważ no, gadają z nami, mówią, że dokładnie wiedzą, o co nam chodzi, że oni wiedzą, że my jesteśmy Greenpeace i jesteśmy zieloni i w ogóle, że tak, że oni też nie chcą, żeby wszystkie lasy, bagna i jeziora zostały zalane betonem. Przecież to jest ich praca, po prostu oni mają dzieci na utrzymaniu, oni z tego pracują. Nawet nie chcą ulotek brać, bo twierdzą, że po prostu wszystko wiedzą. No ogólnie gadają z nami, ostrzegają nas przed niebezpieczeństwami czekającymi tam. Mówią, żeby tego się nie chwytać, tam nie włazić. No zadziwiająco są przyjaźni, niewykluczone, że może chcą po prostu w ten sposób uśpić naszą czujność, ale ogólnie rzecz biorąc jest tam bardzo sympatycznie, częstujemy się nawzajem papierosami. Bardzo sympatycznie.
większość tej akcji, w zasadzie koordynację, to są ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy się tu wychowali. No i oni w zasadzie spotkaliśmy ich, znaczy w zasadzie Łukasza spotkaliśmy tutaj całkiem przypadkiem, łaziliśmy sobie, on sobie też łaził, pogadaliśmy, nam się nie podobała autostrada, jemu też. No i oni sobie tutaj krążą, no i pewnego dnia dostaliśmy wiadomość, że chłopaki zaczęły już tu wycinać drzewa i ostro jadą ze spychaczami. No to w następny dzień ściągnęliśmy ile się dało ludzi, przyjechał Kuba z Poznania też, no i tam chyba, nie pamiętam już dokładnie kto. No i powstał pierwszy domek, w zasadzie drugi w Polsce, który jest tutaj ze mną. I co? I oni byli jakieś pół kilometra stąd w zasadzie, zanim się tutaj rozbiliśmy, zrobiliśmy wszystko, to tak tutaj doszli. No i w zasadzie robotnicy z pełne zdziwienie poszli do domu. Słuchaj. Masz na papierze, ale wiesz, ten też jest niby zakazany. Ja i tak przyjeżdżam. Ale długo nie pobyli, bo i tak będzie nie mieli. Co będzie na obiad? Zawsze. Ziemniaki i gulasz przeróżnych warzyw. Tych, które dostaliśmy wczoraj wysoko. Aha. Ta dziura będzie zabetonowana. Nie wiem, kazali wykopać. Płacą, to kopiemy. Ile? Niemieccy zieloni 50 marek od dnia. 50 marek. Tak powiedział wojewoda, więc pewnie prawda. Ja jestem sponsorowany przez Greenpeace. 50 dolarów dostaję za dzień. A ty przez kogo jesteś sponsorowany? Ja. Koledzy za pomoc. Będzie było getto. Ej, to trzeci! To trzeci mogę. Poczekaj, to trzeba. Chcesz i zero wysiłku na twarz. Po poleci do nas. Ej! To przeszłam nogę bardziej tutaj. Tutaj ta noga coś. Czekajcie, no zaraz. Dobra. No już się przesunie ją. Trzymajcie to. Trochę inaczej chyba. No, ale to jest taki. Nie, to wsypiemy tak normalnie z taczki, nie? No, w środku jest, zobacz sama, że jest o wiele większy ten dom niż ten pierwszy. Tylko ta frajda polega na tym, że właśnie on się chybocę, jak jesteś w środku. Chybocę, jak w żelewie. No, tułuj się. No, nie ma żadnego. Tu jedna osoba siedzi? No nie, no tam akurat się zmieści chyba 5 osób, nie? Tak? Na górę. To można zrobić. A tu na tą osobę. Na linia tu akurat tutaj wiatr przymocowany. Pamiętaj, przed i za. Siostro byś zabił własną. No, zabił. Jak się chodzi po drzewach? No, spoko nawet, tylko trochę stresujące. Pierwszy raz? Mhm. To jest dwa razy. Dokładnie. To kto się podejmuje takich rzeczy, żeby jeździć na rowerze i kontrolować teren? Ja dosyć dobrze jeżdżę. Tak. Tam wjechał po prostu od... Jak się wjeżdża. Wjechał jak się wjeżdża. Kurde. Bo tam jest taka trasa, jak oni wozili te drony. Jeszcze dzisiaj przy okazji zmienić przyjadę. Nie pali.
Wielkopolska. Słucham? Co? To nie osiągnął oświecenia pod drzewem, tylko na drzewie, w domku na drzewie. Prawie że pewne. Uważaj, żeby ten, nie podjechali, kurwa, wiesz, do kamery, nie? Ale no, tu uważaj. Chodź z tyłu. Przesuń się, kręć ochroniarza. Chodź z tej strony. Chodź. Zakręć tu parę ochroniarzy i spierdalaj. Co idą? Pomachajcie! Kończy się bateria! Czy tak tu może być, czy nie, czy się ktoś zgadza, nikt nas o zdanie nie pytał o to. Czy można się zapytać, czy właściwie co pani sądzi, gdzie, jak daleko ta autostrada ma przylecieć właśnie od domu pani? My jesteśmy konkretnie 80 metrów od pasa środkowego. Także tuż obok. To prawie, że na autostradzie. I co pani o tym sądzi? No wie pani, to jest do nas szok. Nie wiem, najgorszy szok będzie to, jak będą nam tutaj most dawać, jak będzie tutaj ten wiadukt. To nasz dom się rozleci.
A co pani sądzi? Czy pani w ogóle się sprzeciwia właśnie autostradzie? Nie, ja nie jestem przeciw autostradzie. Autostrady muszą być na świecie. Tylko żeby to nie było właśnie tutaj, gdzie ludzie są zabudowania. Najpiękniejszy obiekt oni zabierzą. Piękne lasy, piękny krajobraz. Najpiękniejsze strony Śląska. No jak to tam Helicikowie powiedzieli tym helikopterem. Pani poczekaj chwilę. Odcinają troszeczkę, prawda? Żeby nie miał wyżej, on ma już tak dość wysoki spad, żeby do domu dojechać, więc mu biorą, robią jeszcze większy spad, bo będzie musiał nową drogę sobie zrobić. On powiedział, że nie wyjedzie zimą, bo zbyt wielki spad będzie. Wtedy mu stwierdzili, że niech sobie kupi helikopter i wtedy będzie mógł wylądować. Yeah.
Policja! Po niedzieli są. Po tym pieszczu. Od kiedy pracujecie dla Niemców, co? My nie robimy. Ale policjanci, od kiedy oni pracują? Dla Niemców. Za dwa miesiące zmieni się koniunktura i będziecie... Dokładnie! Żądamy waszych numerów! Gestapo! 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 Nie, to nie jest! 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 To n
Dwie osoby wkute w jednego loka! Podnoszą ich do góry! Usiedli? Ale usiedli jednak! Nie mogą ich podnieść, bo jest bez tyłu pewnie! Bracie! Trzymaj się! Robert, trzymaj się! Zaraz go ściągną, kurde, człowiek spadł. Cześć, to. Widzisz to wszystko? Mam. A kiedy się mógł? Nie, kiedy się... Nie, jak się Anglikę się podoba? Ej, w dupie, a nie w dziurze. Czemu nie powiesz? Oj, jod, wyjechała. Thank you.
Chłopie, ja bym usłuchł! Nie mają kały tam do góry. Ale, ale potroszę go biery. Ja bym pokolzał. Czuk pioruna na dół! Te dawaj lina, traktory go pociągnie. Ja się jadzi z tym pioruśmi! Jak szturna kurwa jest, jak się jadła w ta kamera, to wezmę za nią. A ty co? Na dół z nim! Może ty go się bardzo czuć? Czuć pieruna przez ty kuli! Do dziury z nim! Ciebie też szumną za godzinka! Czekaj! Uważaj! Ja wiem, że on jest większy i silniejszy, ale to mówię znowu. Jakby się tylko nie dotknął, to by fajnie. Na czwartym roku pogada Krystian. Babcie przyjadą, te drzymki będą. Słuchajcie, bardzo ważna informacja do wszystkich. Bezpieczeństwa niby chodził razem z ochroniarzami do budynku. Ja. Z Tubą. Chcecie to może... Pozwolaj im pani zatkać. Rozwalają barykadę! Woda, nie ciągnij go! Zostaw go! Zostaw! Trzymaj się! Trzymaj! Trzymaj! Zostaw go! Zostaw się! Zostaw się! Zostaw się! Zostaw się! Co oni z nim... Ja go wrzucili! Co oni z nim w środku? Poznanie!
twarz! Wyrzuć ten nóż! Wyrzuć ten nóż! Ten nóż! Trzymajcie się! Znowu nosikę! Wyrzuć ten nóż! Wyrzuć ten nóż, bo ktoś skaleczy! Człowiek! Mordercy! 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 Zostańcie piraci, aby zrobić ludzi, co? Tego! Zostań w szlankę!